Dzień dobry, Paweł Pilarczyk, witam w 29. odcinku programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Dzisiaj mój program chciałbym w większości poświęcić nowemu iPhone'owi 12, który miał premierę dosłownie kilka dni temu, ponieważ tam pojawiło się kilka różnych takich wątpliwości wokół tego smartfona. Chciałbym wyjaśnić, co jest ważnego w przypadku tego urządzenia, na jakie parametry zwrócić uwagę i co jest tak naprawdę istotną nowością w przypadku iPhone'a 12. Przede wszystkim iPhone 12 pojawił się po raz pierwszy w czterech różnych wersjach. Jest to iPhone 12 mini z ekranem 5,4 cala, iPhone 12 z ekranem 6,1 cala oraz iPhone 12 Pro również z ekranem 6,1 cala oraz iPhone 12 Pro Max z ekranem 6,7 cala. O iPhone mini mówiło się już tak naprawdę od dłuższego czasu. Już wielu fanów iPhone'ów bardzo chciało, żeby taki iPhone się pojawił, ponieważ kolejne modele iPhone'ów rosły, miały coraz większe ekrany, same urządzenia były coraz większe i coraz cięższe, ale same gabaryty tych urządzeń się nie zmniejszały i nawet iPhone SE 2020, który został zaprezentowany kilka miesięcy temu, jest urządzeniem bardzo dużym, mimo że ma malutki ekran, bo zaledwie 4,7 cala. Natomiast tam wokół tego ekranu są bardzo duże ramki i te ramki powodują, że smartfon jest po prostu sam z siebie bardzo duży. I iPhone 12 mini jest pierwszym tak naprawdę malutkim iPhone'em. On ma ekran, tak jak wspomniałem, 5,4 cala, ale ma bardzo wąskie ramki, czyli wygląda tak naprawdę jak zmniejszona wersja iPhone'a 11, czy właśnie iPhone'a 12. iPhone 12 też różnią się tym od poprzednich modeli, że mają takie kwadratowe ramki po bokach. One nie są tak zaokrąglone jak iPhone 11 czy iPhone 10S, tak zwane XS czy iPhone 10, tylko tu ramki są kwadratowe, tak jak w starych iPhone'ach 4 czy iPhone'ach 5 nawet. Tak wyglądały właśnie te ramki dawno temu i tutaj Apple powrócił do tego typu ramek. I iPhone 12 mini wygląda bardzo podobnie, czyli ma też te kwadratowe ramki. On jest dużo mniejszy od pozostałych smartfonów, ale od pozostałych smartfonów iPhone 12. Ale ma takie same parametry, co ci jego starsi bracia. Czyli to, że mamy mniejszego iPhone'a, nie oznacza, że tracimy na parametrach, nie znaczy, że mamy gorszy ekran, czy że mamy mniej pamięci albo wolniejszy procesor. Ten iPhone 12 mini jest pełnoprawnym iPhone'em 12, ma ten sam procesor, co jego starsi bracia, ma ten sam aparat fotograficzny, czy te same aparaty fotograficzne, tylko po prostu jest mniejszy. Więc to jest ta pierwsza bardzo istotna zmiana w przypadku nowych iPhone'ów 12. Druga zmiana jest taka, że wszystkie modele mają ekrany AMOLED, czyli organiczne ekrany typu OLED, organiczne LEDy. Te ekrany są znacznie lepszej jakości niż ekrany typu IPS, ponieważ w ich przypadku świecą poszczególne piksele, a nie są podświetlane, tak jak w przypadku zwykłych ekranów IPS. To znaczy, że mamy bardzo duży kontrast, ten obraz jest bardzo taki kontrastowy, kolorowy, czarny, jest idealnie czarny i ten ekran jest rzeczywiście dużo lepszej jakości niż w przypadku ekranów IPS. W porównaniu do iPhone'a 11, tamten podstawowy model iPhone 11 miał właśnie ekran też miał właśnie standardowo IPS i dopiero wyższe modele iPhone'ów miały ekrany AMOLED. W przypadku iPhone'ów 12 wszystkie te modele mają ekrany AMOLED, włącznie z iPhone'em 12 mini. To jest kolejna istotna zmiana w nowych iPhone'ach. Niestety te ekrany nie są wyświetlaczami typu 120 Hz. Mówiło się, że te ekrany będą właśnie takie szybkie, czyli że obraz będzie wyświetlany 120, czy odświeżany 120 razy na sekundę. Tymczasem nadal mamy ekrany typu 60 Hz. To wygląda tak w praktyce, że jeżeli przewijamy ekran, zwłaszcza jeżeli przewijamy jakieś dokumenty, jeżeli przewijamy serwisy społecznościowe, to w przypadku takich ekranów 120 Hz to przewijanie jest takie bardzo płynne. W przypadku ekranów 60 Hz ten obraz się tak klatkuje. Bardzo łatwo to zobaczyć, jeżeli porównamy takie dwa smartfony, czyli nowoczesne smartfony, głównie teraz z Androidem właśnie nowoczesne smartfony mają takie ekrany jak 120 albo przynajmniej 90 Hz, do chociażby iPhone'ów. Jeżeli przewijamy obraz, to zobaczymy, że na tych nowych smartfonach ten obraz jest dużo płynniejszy. Niestety iPhone 12 jeszcze tego ekranu nowego nie dostały. Nowością kolejną jest specjalna szybka ochronna na ekranie, która się nazywa Ceramic Shield i to jest szybka, która chroni ekran przed stłuczeniem. Podobno jest czterokrotnie bardziej wytrzymała niż szybki w poprzednich modelach iPhone'ów, czyli w iPhone'ach 11. Teoretycznie, jeżeli upuścimy takiego iPhone'a na ziemię, ekran mu się nie powinien stłuc, aczkolwiek jeżeli mu się stłucze, to koszt jest bardzo wysoki, ponieważ w autoryzowanych serwisach Apple'a teraz w Stanach koszt wymiany ekranu to jest $280. Bardzo dużo. Wszystkie iPhone'y oczywiście otrzymały nowe procesory, A14 Bionic. Te procesory są pierwszymi mobilnymi procesorami zastosowanymi w smartfonach, które są wykonane w technologii litograficznej 5 nanometrów. To oznacza, że iPhone może, czy Apple może
podnieść taktowanie tych procesorów. One są wydajniejsze, zużywają mniej prądu. Natomiast z drugiej strony nowe iPhone 12 mają mniejsze akumulatory niż iPhone 11, co trochę budzi obawę o czas pracy na akumulatorach. Na razie jeszcze jest bardzo mało testów takich iPhone'ów, więc trudno w tej chwili ocenić, jak długo one wytrzymują na akumulatorach, czy działają tak samo długo jak poprzednie modele, czy krócej. O tym się niedługo przekonamy. Kolejną nowością w nowych iPhone'ach jest technologia 5G. Ta technologia, mówiło się, że trafi do wybranych modeli telefonów iPhone, natomiast na szczęście trafiła do wszystkich modeli, włącznie z tym najmniejszym iPhone'em 12 mini. I według Apple ta technologia wykorzystuje bardzo wiele, czy pracuje na bardzo wielu częstotliwościach, czyli powinny te nowe iPhone'y działać tak naprawdę we wszystkich, również polskich sieciach, które oferują technologię 5G, także na częstotliwościach 2,1 czy 2,6 GHz. Kolejna nowość to jest bardzo ciekawa rzecz, czyli magnes wbudowany w obudowę, który przyciąga do siebie różne akcesoria. Magnes, który się został nazwany, czyli taka wkładka magnezowa, która została nazwana MagSafe. Taki mechanizm był stosowany kiedyś w laptopach Apple, czyli złącze zasilania przyciągało się na magnes do gniazdka, nie potrzebało go tam wtykać, tylko wystarczyło przysunąć do gniazdka i ono się samo przyciągało i samo się podłączało. Podobny mechanizm tutaj został zastosowany w nowych iPhone'ach 12, czyli te plecki z tyłu są magnetyczne, co oznacza, że możemy albo tam przyczepić w bardzo łatwy sposób różne akcesoria, obudowy, albo na przykład taki specjalny mały portfelik, czy taka kieszonka na kartę kredytową. Ale co akurat jest bardziej praktyczne, że jeżeli korzystamy z ładowarek indukcyjnych, to taka ładowarka indukcyjna sama się po prostu przyklei w odpowiednim miejscu. Nie będziemy musieli tą ładowarką celować w odpowiednim miejscu, bo to jest taki problem, który mamy wielokrotnie, jeżeli mamy smartfony ładowane indukcyjnie. Musimy je układać na tej ładowarce, przesuwać, aż zauważymy, że smartfon leży w odpowiedniej pozycji i to ładowanie się rozpocznie. Więc tutaj nie ma takiego problemu. Na szczęście tutaj te plecki magnetyczne powodują, że ta ładowarka sama się ustawia we właściwym miejscu. I kolejna nowość w iPhone'ie to jest brak ładowarki i brak słuchawek w pudełku. Apple twierdzi, że zdecydował się na ten ruch ze względu na swoją dbałość o środowisko. Argument jest taki, że już jest tak dużo różnych iPhone'ów na rynku, że ich właściciele mają już słuchawki, mają już ładowarki, nie potrzebują kolejnych słuchawek czy kolejnych ładowarek. Drugim argumentem, który ma być również świadczącym o tym, że to był dobry ruch, jest to, że udało się zmniejszyć dzięki temu pudełko od iPhone'ów, czyli można ich zmieścić po prostu więcej w ciężarówce, co też podobno się może przełożyć pozytywnie na mniejsze zużycie dwutlenku węgla podczas transportu tych iPhone'ów. W praktyce niestety te nowe iPhone'y nadal mają złącze Lightning, chociaż spodziewaliśmy się, że pojawi się złącze USB typu C. To złącze USB typu C jest stosowane już we wszystkich innych urządzeniach, nawet w komputerach czy w laptopach Apple oraz w najnowszych iPadach. Natomiast iPhone 12 nadal mają złącze Lightning, co oznacza, że cały czas musimy stosować przejściówki. I w pudełku znalazł się kabel ze złącza USB typu C na Lightning. Więc troszeczkę dziwnie, ponieważ Apple twierdzi, że możemy używać stare ładowarki, ale stare ładowarki do iPhone'ów miały USB typu A. Nowy kabel dołączony do iPhone'a 12 ma złącze USB typu C, czyli tych starych ładowarek nie za bardzo możemy używać. Musimy wykorzystywać tak naprawdę ładowarki z naszych smartfonów z Androidem albo ładować tego iPhone'a ze swoich komputerów. Jeśli chodzi o aparaty, tutaj zmiany są raczej niewielkie. Oczywiście według Apple te iPhone'y robią dużo lepsze zdjęcia niż poprzednie modele. Natomiast wiemy, że w tej chwili liderem, jeśli chodzi o taką fotografię cyfrową, jest Huawei. I jesteśmy dosłownie na kilka dni przed premierą najnowszego smartfona Huawei, czyli Mate 40 Pro. W momencie, gdy nagrywamy ten program, jesteśmy na dzień przed premierą Mate 40 Pro. Gdy, drodzy widzowie, oglądacie ten program, jeżeli oglądacie wersję premierową tego programu, to nadal będzie to jeszcze przed premierą Mate 40 Pro. Jeżeli będziecie oglądać ten program już w powtórce, pewnie już będzie tuż po premierze, już będzie wiadomo więcej na temat tego smartfona. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o jakość zdjęć, ten Mate 40 Pro po prostu będzie robił lepsze zdjęcia niż iPhone 12. Tak było dotychczas i nie podejrzewam, żeby to się zmieniło. Więc podsumowując, iPhone 12 to jest
Tak naprawdę niewielka zmiana w stosunku do iPhone'a 11. Mamy nowszą budowę, mamy 5G we wszystkich modelach, mamy AMOLED'a we wszystkich modelach, mamy w końcu iPhone'a 12 mini, mamy bardzo ciekawe funkcje typu MagSafe, nie mamy ładowarki, nie mamy słuchawek, więc kilka rzeczy się tutaj zmieniło. Natomiast czy warto zmienić iPhone'a 11 na iPhone 12? Miałbym raczej bardzo duże wątpliwości. Raczej bym sądził, że ta zmiana jest tutaj nieduża. Jeżeli mamy jakiś rzeczywiście stary model iPhone'a, jeżeli mamy któregoś z tych starych, dużych iPhone'ów, iPhone'a 8 na przykład, iPhone'a 8 Plus, który jest rzeczywiście ogromny, to możemy go zmienić na nawet iPhone'a 12 mini, który jest dużo mniejszy, ma porównywalny ekran. I to jest chyba taka największa zmiana w przypadku tego iPhone'a 12, czyli chyba ten iPhone 12 mini, w mojej opinii, to jest akurat najważniejszy element w całym tym line-upie nowych iPhone'ów, plus oczywiście technologia 5G. Natomiast oczywiście analitycy twierdzą, czy są przekonani, że nowe iPhone'y, mimo że tak naprawdę niewiele wnoszą nowego, to będą się sprzedawały jak zwykle, jak ciepłe bułeczki. Tak prawdopodobnie rzeczywiście będzie. I to tyle w pierwszej części programu IT Business. Teraz zapraszam na krótką przerwę. Po tej przerwie pokażę ciekawe urządzenie do monitorowania samochodów i służbowych, i indywidualnych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po przerwie.